Wera Rebus, Vokabular Restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Tym razem recenzję książki przedstawi nasz gość specjalny. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Żełuska, jestem radcą prawnym. Chciałabym dzisiaj zaprezentować i zrecenzować Państwu książkę Hugo Wast Złoto. Jako prawnik jestem bardzo pozytywnie zaskoczona dokładnością wykazaną przez autora i dokładną znajomością zaprezentowaną przez autora dotyczącą funkcjonowania wewnętrznego świata żydowskiego i zwyczajów talmudycznych. Warto zapoznać się z tą książką choćby z tego względu, że może mieć to wpływ i może dotknąć i dotyczyć każdego z nas. Pierwsza myśl na temat książki jest taka, że z uwagi na narastający problem żydowski, którym jesteśmy bombardowani, z uwagi na specjalne prawa dawane tej właśnie grupie narodowej przez naszych najlepszych sojuszników, powinniśmy dokładnie zapoznać się z tym, co ci ludzie wyznają, w co wierzą i jak postępują, a następnie przyłożyć to bez emocji i porównać z tym, co możemy obserwować na co dzień. Wykonanie bardzo zachęcające, bardzo estetyczne, okładka powiedziałabym malownicza, nawiązująca do starych holenderskich mistrzów i jak najbardziej do klimatu książki. Format poręczny mieści się w torebkę bez problemu można zabrać ze sobą w podróż. Cena przystępna. Spis treści na miejscu, tak jak być powinien w książce również zachęca do przestudiowania kart tej książki. O czym jest ta książka? O wewnętrznym świecie żydowskim i panującym w nich zwyczajom, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na traktowanie przez Żydów talmudycznych wszystkich innowierców, tak zwanych gojów nas, proszę Państwa. Najlepszy rozdział ostatni, nosi znamienny tytuł. Wyłamię bramę spizo, spiżową. Dotyczy nawrócenia Żyda, głównego bohatera, Maurcego Koena. Dla mnie autor musiał być człowiekiem ogromnej wiary, ponieważ ja, obserwując to, co Żydzi robią nie tylko z Palestyńczykami, mam wątpliwości niekiedy co do ich nawrócenia. Być może należy się za Żydów dużo więcej modlić. Cytat krótkiego fragmentu Próbka. Z przyjemnością ją Państwu zaprezentuję w nawiązaniu do tego, co już mówiłam, czego dotyczy ta książka. Dziwny i szkodliwy zwyczaj żydowski załatwiania transakcji w sposób tak zwany Hazaka i Meropie, zgodnie z nakazami Talmudu w cieniu synagogi i w obecności dygnitarzy, dygnitarzy narodu. Synagoga jest ukrytą właścicielką dóbr posiadanych przez gojów i ma prawo zaproponowania ich tym swoim wiernym, którzy tego pragną, i sprzedawać więcej dającym. Nabywający płaci synagodze pewną sumę, z której ani grosz nawet nie wpadnie do kieszeni właściciela sprzedanego goja. W dalszym ciągu utrzymuje on w rzeczywistości swój dom czy też pole, nie zdając sobie sprawy z niezwykłej sprzedaży, z licytacji jego dobra w cieniu synagogi. Synagoga jedynie zobowiązuje się za cenę otrzymaną podać do wiadomości Żydom zarówno tego miasta, jak i świata całego tego rodzaju zawartą transakcję, aby aż do skończenia wieków nie kusili się nabyć przesądzonej własności bezpośrednio od właściciela podług praw danego kraju. Na przyszłość wszelkie prawa co do tej własności w oczach Żydów należą wyłącznie do synagogi. Taki komunikat zabrania wszelkich pertraktacji z właścicielem. Jedynie ten, kto nabył przywilej, może mu pożyczyć pieniędzy i pertraktować z nim. Jest to sprawa nie mająca szczególnego znaczenia tam, gdzie Żydzi nie posiadają większości, ale oznacza zupełną ruinę w kraju, w którym handel, prasa i banki są w sposób widoczny opanowane przez Żydów. Proszę Państwa, głośna afera w CNN ujawniona przez jednego z dziennikarzy amerykańskich, który unaocznił publiczności amerykańskiej, że nieomal wszystkie stanowiska w CNN, bardzo opiniotwórczym medium, są objęte przez dziennikarzy Żydów żydowskiego pochodzenia. I moje pytanie, jeżeli rzekomo nie ma w tym nic złego. Dlaczego to proste stwierdzenie, unaocznienie publiczności amerykańskiej tego faktu rozpętało tak ogromną burzę i zakończyło się usunięciem tego dziennikarza ze stanowiska. Skoro jak twierdzą zainteresowani Żydzi nie ma w tym nic złego. Czy coś mnie zaskoczyło? Proszę Państwa, zaskoczyło mnie to, że my sami możemy nie wiedzieć gdzie i kiedy już w synagodze zostaliśmy sprzedani. Obserwujmy uważnie w nawiązaniu do przeczytanego Państwu fragmentu. Czy ta książka wnosi coś istotnego do podejmowanego w niej tematu? Wnosi bardzo wiele istoty, ponieważ w sposób dokładny, chirurgicznie precyzyjny, Opanuje, opowiada o zwyczajach i zwłaszcza uchyla rąbka w zakresie prawa talmudycznego dotyczącego stosunku żydów talmudy, talmudycznych do nas gojów, jak wskazana już rzeczona i odczytana państwu sprzedaż gojów w ramach organizacji synagogi bez wiedzy samego zainteresowanego. Mnie najbardziej zaskoczył jeszcze fragment tej książki, w którym autor wyraźnie nazywa talmudyczne prawo żydowskie prawo talmudyczne Zaznaczam, ale jest ono również obowiązuje w podobnym brzmieniu w, w judaizmie ortodoksyjnym i także, proszę Państwa, u wyznawców Mahometa. Obowiązuje to samo prawo, nazywa się takija u wyznawców Mahometa. Natomiast w Talmudzie, proszę pozwolić, że nie zdradzę, doczytają Państwo, istotą tego prawa jest oszustwo niewiernych, a więc gojów, nie muzułmanów, nie wyznawców Talmudu, nie wyznawców judaizmu, wyznawców przez Żydów i to oszustwo na każdej płaszczyźnie finansowej, moralnej, organizacyjnej, politycznej, prawnej, jeżeli się daje, jest to możliwe, jest poczytywane jako zasługa takiego talmudysty. Więc proszę Państwa, nie jest to grzechem, nie jest to uszczerbkiem, nie jest to naruszeniem, tak jak jest to traktowane w naszej wierze, w naszej kulturze i w, naszej, w naszym prawie. W Talmudzie tego rodzaju oszustwo, niedozwolone w stosunku do współwyznawcy talmudysty, poczytywane jest za zasługę takiego wyznawcy Talmudu. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia tu przed Państwem z recenzowania tej książki. To, co mnie jeszcze osobiście najbardziej zaskakuje, to jest to, że nawet funkcjonariusze Czeka i NKWD wykazywali jakiegoś rodzaju odporność na okropieństwo, które sami wykonywali. Pozwolę sobie odesłać Państwa również do rosyjskiej produkcji filmowej pod tytułem Czekista. Tam pokazany jest mechanizm psychologiczny, okrutny i bardzo prawdziwy, że tacy czekiści, którzy mordowali skazańców w ramach wielkiego terroru, w czym zresztą masowo uczestniczyli Żydzi w strukturach sowieckich w NKWD i w, i w Czeka. Mniej więcej co 50 tysięcy ofiar taki czekista albo sam strzelał sobie w łeb, albo rzucał się pod kulę plutonu egzekucyjnego i ginął razem ze swoimi ofiarami. Natomiast wbrew wierze autora książki Złoto, ja niestety nie dostrzegam takich symptomów u wyznawców Talmudu, na co również chciałam zwrócić Państwa uwagę. Polecam proszę państwa Hugo Vast, złoto, jak również kolejne odcinki w Apologetikum TV. Warto wiedzieć, co dzieje się wokół nas.